Witam Państwa, dzisiaj znajdujemy się na polu marchwi. Na polu, które, jak to ujął producent, aż żal na nie patrzeć, dlatego że tutaj były wykonywane zabiegi herbicydowe. Był tu zastosowany produkt Racer i produkt Bandur. Czy wynikało to ze stosowanych dawek, czy po prostu z przebiegu pogody, to czy ta marchew odczuła mocno, zależy również od tego, jak duża roślina. Widzimy mniejsze rośliny bardziej odczuły działanie herbicydów, te większe, które były już bardziej rozwinięte, trochę mniej. Aczkolwiek całe pole jest już zabielone. Widzieliśmy podobne przypadki po stosowaniu tych samych herbicydów w tym roku w pietruszce, również w marchwi już wcześniej. No więc jak widzimy, nic tutaj już nie możemy teraz podziałać, tylko regenerować silnymi aminokwasami roślinnymi. W związku z tym, że były wysokie temperatury, za bardzo pryskać. Więc teraz są idealne warunki, żeby móc tą roślinę regenerować. Więc będziemy stosowali produkt Great, czyli aminokwasy roślinne. Będzie to dawka 2 litrów na hektar. Oprócz tego będziemy tutaj dawali nic innego, tylko w małej dawce jeszcze mikroelementy. Produkt Green Mix, 0,5 kilo na hektar. Temperatura jest około 20 stopni, przewodzenie w roślinie jest bardzo dobre po tych deszczach, także powinniśmy łatwo i szybko te rośliny doprowadzić do stanu i wigoru odpowiedniego do tej fazy.